Cześć, witam Was w kolejnym tutorialu makijażowym. Dzisiaj odcinek, który bardzo mnie cieszy. Lata 90. era supermodelek, czasy MTV i także moja młodość to estetyka, która ukształtowała mnie bardzo jako makijażystkę, do której zawsze chętnie wracam. Dlatego cieszy mnie, że znowu jest w trendach, znowu jest interpretowana na nowo. Ja dzisiaj na warsztat wezmę makijaż Carly Bruni, jednej z supermodelek, a modelować mi będzie Miss Magdalena, zaprzyjaźniona koleżanka, którą już zresztą widzieliście na tym kanale, ale podsunęła mi właśnie ten pomysł, trendujący makijaż Carly Bruni w chłodnych tonacjach, grafity, taki powrót do ery supermodelek, także mam nadzieję, że też Wam się spodoba ten pomysł. Zapraszam serdecznie do oglądania i koniecznie dajcie znać, co sądzicie. Makijaż supermodelki zaczynam od podkładu. Mam wcześniej nałożoną pielęgnację poza kadrem. Takie neutralne nawilżenie twarzy i ust. I podkład, który kładę, jest taki plastyczny, z efektem matującym, to jest Guerlain. Bardzo fajny produkt, można też stopniować jego krycie. Nie wiem, czy pamiętacie te makijaże z lat 90. Zawsze tam twarz była troszeczkę jaśniejsza, ponieważ na takim jaśniejszym odcieniu skóry lepiej widać konturowanie. Wklepuję teraz wokół oczu korektor Touche Eclat i w Saint Laurent to jest korektor, który najbardziej kojarzy mi się z okresem lat 90. Wtedy też zaczęłam używać go po raz pierwszy. No i przez wiele, wiele lat to był taki złoty graal wśród korektorów, taki najbardziej kultowy produkt. Ja używam teraz nowej wersji, która ma wzmocnione krycie. No i tak jak wspominałam Wam o konturowaniu, ono ma swoje początki znacznie dłużej niż czasy obecne. Ja sięgam po bronzer Inglota, który ma taki chłodniejszy kolor, 23, to jest bardzo ładny odcień takiego mocniejszego beżu, który nie wygląda na twarzy pomarańczowo. Moim ulubionym pędzlem do pudru od Maxineczki nakładam puder na strefę T przede wszystkim. Troszkę omiotę sobie boki i dam dużo więcej pudru niż zazwyczaj pod oczy. To będzie ciemniejszy makijaż oka, więc wrócę do tej techniki, do której dawno nie wracałam, czyli troszeczkę zabezpieczę sobie taką większą ilością pudru skórę pod oczami. Sięgam teraz po paletkę cieni do brwi polskiej marki Affect. To bardzo przydatny produkt, zwłaszcza dla makijażystów. Mamy tutaj wszystkie takie tonacje, które harmonizują z naturalnymi kolorami włosów i możemy w zależności od potrzeb dopasować sobie taki odcień. Przy tych brwiach w tym stylizowanym looku zależy mi, żeby one miały taki delikatny łuk. Nie ma chyba innej paletki niż Make Up by Mario Neutrals, która bardziej pasowałaby mi do tego looku, który jednak zazwyczaj był w chłodnych tonacjach. Nawet jeżeli brązy, to one też były takie chłodniejsze. Ja zaczynam od jasnego cienia bazowego. Będę go obficie nakładać i na całą powiekę ruchomą i może troszeczkę więcej pod brew, żeby też delikatnie podczyścić jej linię. I kolejny odcień to taki chłodny beż, którym zaznaczam załamanie powieki ruchomej i też wychodzę trochę wyżej, żeby zaznaczyć cały ten zewnętrzny kącik, żeby stworzyć taką ramę dla oczu. Na chwilę zostawiam paletkę i przechodzę do dolnej powieki. Zaznaczam jej linię kredką w kolorze Endless Cacao. Piękny kolor takiego chłodnego beżu. Od razu będę ją rozcierać. Zależy mi, żeby tutaj oko było podkreślone takim cieniem niezobowiązującym, żeby to była tylko taka smuszka, taki światłocień, a nie żaden wyraźny, ciemny kolor. Wracam do paletki i będę operować teraz na tym pięknym grafitowym cieniu, po który obecnie sięgam częściej, ale przez wiele lat brązy tak zdominowały wszystkie moje makijaże, że z chęcią wracam do
do takiego nowego odcienia i sobie przypominam. Czarna kredka inglota i górna kreska na linii wodnej to zawsze jest super start na zagęszczenie rzęs. A teraz przejdę jeszcze na powiekę ruchomą i zagęszczę miejsca między rzęsami, żeby wzmocnić wyrazistość spojrzenia. Chcę Wam pokazać jeszcze jedną paletkę, która ma bardzo ładne grafity, szarości i srebra. To jest paletka od Charlotte Rock Chic i ona właśnie bardzo sprawdza mi się przy scenicznych makijażach, tam gdzie potrzebne są chłodniejsze kolory, które nie znikną na przykład w mocnych światłach reflektorów. Ten najciemniejszy grafit jest bardzo piękny, można nim właśnie wyciągnąć zewnętrzny kącik albo zrobić takie przedłużenie kreski i wtedy mamy pewność, że ten makijaż będzie widoczny w każdym świetle. Czego nie można zawsze powiedzieć o brązach, które potrafią jednak zniknąć w świetle reflektorów. Teraz czas na podkręcenie rzęs i aplikację kilku warstw tuszu, zwłaszcza na górnych rzęsach. Na tą chwilę oko jest pierwszoplanowe i takie najmocniejsze. Jeszcze w dalszej części makijażu przybędą kontury. Pamiętacie jeszcze rzęsy w pasku? Znaczy wiem, że one istnieją do tej pory, ale zdecydowanie rzadziej po nie sięgamy niż w latach 90. Model, który też często aplikowaliśmy przy różnych programach telewizyjnych. No i na koniec musimy znowu zadbać o wyrazistość rysów, ponieważ to oko jest na tyle intensywne, że stało się zbyt dominujące, więc sięgam po matowy bronzer, którym będę sobie modelować i konturować twarz. Produkt do konturowania w chłodnym kolorze, dajemy go poniżej bronzera, żeby podciąć kości policzkowe jeszcze bardziej. Powoli zbliżamy się do końca makijażu. Dokładam jeszcze odrobinkę różu. On nie będzie aż tak intensywny jak bronzer, który gra tutaj jednak pierwsze skrzypce. Zanim przejdziemy do makijażu ust, chciałam jeszcze eyelinerem zamaskować moment łączenia rzęs i ewentualne ślady kleju. W tym makijażu konturówka to jest niezbędny element. Ja wybrałam taką mięciutką konturówkę z NYXa, która nazywa się Magic Maker i właśnie tej magii tutaj potrzebujemy, żeby usta trochę narysować na nowo. Ja też pamiętam swoje makijaże z lat 90. Już wtedy zakochałam się w konturówkach i jakby odkryłam ich cały potencjał, więc usta będę rysować dużo powyżej nad linią, jeżeli chodzi o górną wargę i później bardzo dobrze to rozcierać. Nakładam odżywczą pomadkę Armani w odcieniu 107. Ona ma taki piękny kolor na żywo, natomiast w kamerze podejrzewam sobie, że wygląda dosyć intensywnie i soczyście, nawet wpada w czerwień, a nie taki był efekt mój zamierzony, więc pokażę Wam jeszcze jeden sposób z korektorem, żeby rozjaśnić pomadkę, żeby one usta były bardziej w odcieniu nude. Tak właśnie w latach 90. Uzyskiwaliśmy ciekawsze kolory ust, kiedy na rynku ta propozycja produktowa była znacznie słabsza niż dzisiaj. Jeżeli ten odcinek skłonił Was do tego, żeby sięgnąć po grafity, szarości, to koniecznie napiszcie w komentarzu. Dajcie też znać, jak odbieracie nowe formaty, które pojawiły się na tym kanale, bo od zeszłego miesiąca spotykamy się nie tylko 1, ale także 8, 15 i 22. Wprowadziłam 3 nowe odcinki, na razie testuję, jestem bardzo otwarta na Wasze uwagi, pragnienia, słowa krytyki. Dajcie znać, jak to odbieracie, czego chcielibyście widzieć więcej na moim kanale. Czekam na Wasze komentarze i do zobaczenia już 8.